Już niecałe 3 tygodnie pozostały do twojego występu na gali Polsat Boxing Night. Tam będziesz boksował z Michałem Syrowatką. Wspomniałeś już, zanim włączyliśmy kamerę, że widziałeś wypowiedzi Michała przed tą walką. Atmosfera, nie wiem, emocje rosną, kiedy oglądasz takie rzeczy, motywujesz się, widząc, czy też słysząc takie słowa z jego ust? No tak, trochę mnie śmieszą, trochę i na pewno motywują. Bo tak naprawdę ring zweryfikuje wszystko i tam możemy sobie pogadać w ringu. Ja nie chcę za dużo mówić, tutaj fajnie czuję już tą atmosferę. Cieszę się, jestem podekscytowany, że będę częścią też tej gali. Widzę tutaj halę, arena jest przepiękna, duża i naprawdę będzie super. No, super walka, super atmosfera. Drażni cię to, że Michał umniejsza twój sukces w walce z Felixem Lorą, twierdząc, że to nie jest ten Lora co kilka lat temu? No nie drażni. Każdy może sobie mówić, co chce. Mówię, ja znam wartość swoją i wiem, jak pokonać Michała. Pokonałem już go 2 razy, także no, za trzecim razem tak samo będzie. Ale od tych walk, kiedy z nim wygrywałeś, on poczynił duży postęp, czy niekoniecznie? No tak jak mówiłem, że boks zawodowy z inną bajką niż boks amatorski. No Michał tutaj widzę, że się wzmocnił fizycznie, no wygląda jak kulturysta. Pewnie dobre te swoje takie przetreningówki stosuje, niech je dalej. Ale mówię, no mięśnie nie boksują. Co zobaczymy w ringu, co będzie się działo. Ja jestem gotowy na wszystko, tak samo plan tutaj z bratem mamy obrany super znowu. No formy zostało, mówię, dużo z tamtego przygotowania i teraz po prostu poprawiamy te rzeczy, które nie wychodziły wtedy, które jeszcze popełniły jakieś tam błędy i teraz myślę, że będzie jeszcze lepiej. Mówisz o mięśniach Michała, ale ty też z Lorą pokazałeś, że jesteś zawodnikiem silnym, bo wszyscy oczekiwali, że to będzie ruch w zasadzie w jedną stronę, on do przodu, ty do tyłu, a od połowy walki to ty byłeś tym atakującym. No dokładnie, no takie było założenie trenerów od przygotowania fizycznego, czyli od rankora, crossfit i wrestlera 24. Także ci trenerzy dużo wprowadzili treningów takich funkcjonalnych pod mój boks, tak żeby ten mięsień był funkcjonalny, a nie tylko napakowany, żeby on spełniał właściwą rolę. No i efekt było widać, ja już czułem się właśnie też i na sparinga silniejszy, mocniej bije, dużo fajnych ćwiczeń takich, no, żeby zwiększyć tę siłę. No i cały czas jeszcze to utrwalamy, myślę, że teraz będzie też dobrze. Przed tą walką z Felixem Lorą twoje przygotowania były bardzo intensywne i były chyba też ciężkie dla twojego organizmu. Ile miałeś odpoczynku? Bo dwie walki 10-rundowe w takim odstępie czasu to na pewno jest bardzo duży wysiłek. No właśnie trochę przedłużyłem, muszę się przyznać, bo po 2 tygodniach przerwy już tak się dobrze poczułem i znowu wznowiłem mocne treningi i jeszcze nakładałem na siebie jeszcze większe obciążenie. I trochę się podjechałem. Ostatni tydzień właśnie trochę zrysowaliśmy, tak żeby świeżość nabrać i od tego już zacząłem mocno znowu, także wszystko, ta przerwa delikata mi tylko pomogła. Kto według ciebie jest lepszym pięściarzem, dla ciebie trudniejszym do pokonania? Felix Lora czy Michał Syrowatka? No, każdy jest trudny. Lora się okazywał, miał być ciężki i trudny, no ale wyszło inaczej. Miałem plan po prostu zupełnie inny niż poprzedniego przeciwnicy, którzy się cofali cały czas do przodu, do tyłu. No, tak samo będzie na Michała plan. Taki odpowiedni. No, Michał nie ukrywa, że zamierza wyjść, iść do przodu, naciskać, a on twierdzi, że ugniesz się pod jego presją. Niech próbuje. No, tutaj kibice, no lepiej, żeby nie zmrużyli oka, bo będzie dużo emocji i w każdej chwili może się wszystko stać. Ale ty chyba nakręcasz się, tak sobie układając w głowie sytuację, w której ty teoretycznie nie jesteś faworytem. Chociaż pewnie dla wielu osób jesteś faworytem w tej walce, ale nawet w narożniku Polsatu mówiłeś, że to Michał jest faworytem. Chyba wolisz wychodzić z takiej pozycji zawodnika, którego wiele osób skreśla. No tak jakoś mi się fajnie walczy. Wtedy to nie mam żadnej presji w ogóle, a to zresztą
obojętnie, ale jak tak mówią, to tak może jest, i więc 8 będę w najlepszej formie w Krakowie, dam świetną walkę. No ty widzisz w ogóle w boksie Michała Serowatki cokolwiek, co martwi cię, cokolwiek nowego, do czego musisz się jakoś specjalnie przygotowywać, uczysz się jakichś nowych rzeczy? Nie, no, nowych nie. No, Michał bije dużo ciosów, no, może na początku walki jest niebezpieczny, ale z rundy na rundę jego mięśnie potrzebują więcej tlenu. Także zobaczymy, to będzie dzisiaj rund fajnej zabawy. Czyli co, tempo od początku narzucasz mocne i z każdą rundą twoja przewaga będzie coraz większa, tak? Można wysuć wnioski z twoich słów. Zobaczymy to. 8 listopada. Jak wyglądają sparingi? Tradycyjnie pomaga ci trochę Borys Mańkowski, na tyle, na ile może, boksersko. Są też jacyś inni sparing partnerzy? No tak. Wojownicy z Ankosu tutaj mi pomagają bardzo dużo w sparingach. On też w boks Poznań, chłopaku, dobieramy, męczą mnie co rundę, zmieniają się, mają zadania od mojego brata, żeby mają się przejechać po mnie, także każdą rundę dają się wszystko, zmieniają się na świeżego, a ja muszę sobie z tym radzić. Twój brat po walce z Lorą miał do siebie dużo uwag krytycznych, bo to jednak, co by nie było, był twój najlepszy występ. No było trochę uwag takich jak na przykład, no żeby jeszcze tą zimną głowę zachować, bo to jest, no wtedy w ferworze takiej walki to jest 50 na 50, graniczy z nokautem na przykład. No i teraz trochę może mnie, trochę się ostudzę. Zakładamy, że tę walkę wygrywasz, polskie podwórko masz posprzątane, to wtedy już rozumiem wyjeżdżasz za ocean. No takie są plany, bo no mój rozwój tam musi być, bo już tutaj no jest super, fajny sztab szkoleniowy mam, czyli przygotowania fizyczne i mój brat i to wszystko, ale brakuje sparring partnerów, taki odpowiednik, żeby oni mnie gonili mocno, żebym ja się uczył czegoś. Kategoria wagowa do 63 kg, delikatnie poniżej junior półśredniej. To będzie twoja przewaga, przewaga Michała? Nie będzie żadnej przewagi. To mi się wydaje, że tak no, w miarę porówno. W miarę porówno się spotykamy, więc bez różnicy. A docelowo będziesz boksował w lekkiej czy w junior półśredniej? Jeszcze trochę może w tej lekkiej, ale myślę też o tej lekko półśredniej, tak? To wszystko, nie? Okay, także zapraszam wszystkich kibiców do oglądania. Hala Arena, 8 listopada.